Policja otrzymała wiele zgłoszeń na temat dużej liczby włamań i kradzieży na terenie miasta. Na tej podstawie zatrzymano 36-latka dobrze znanego w legnickim półświatku, który w okresie od 15 września dokonał serii kradzieży i kradzieży z włamaniem na terenie miasta, czego łupem padały torebki, laptop, dokumenty, karty bankomatowe. No i kartami bankomatowymi mężczyzna ten posłużył się aż 11 razy, gdzie dokonał płatności zbliżeniowej w sklepach na terenie miasta Legnicy. Mężczyzna był wcześniej karany i dlatego sąd przychylił się do wniosku policji, aby wobec legniczanina zastosować dozór policyjny. W wyniku podjętych działań policjantów i zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili 36-latkowi 21 zarzutów, za które grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Łączna kwota strat, jakie ponieśli z tytułu kradzieży pokrzywdzeni, to kilka tysięcy złotych.